Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Jak sam tytuł mówi, słuchaj. Ozonator z firmy, od firmy. Bitum. Z tego co mi wiadomo, oczywiście tu w stronę Rafała, którego pozdrawiam, który na ozonowaniu można powiedzieć zjadł zęby. To jest jego konik. O, Rafała, może tak. Ozonowałem 2 razy w życiu. I powiem szczerze, średnio byłem zadowolony. Ale Rafał z tego co, no do dłuższej pory można powiedzieć, że tak wymieniamy. To w sumie jeżeli chodzi o ozonowanie, to idzie w jedną stronę, bo on na tym zombory zjadł, a ja o tym nie mam tak naprawdę bladego pojęcia. Oho, dzwoni. I pewnie Rafał. Tak, przepraszam. No cześć, co tam? No? Zaraz ci powiem, który mam model. Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie rozpakowałem. Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie rozpakowałem, jestem w trakcie. Wiesz co? No, mów. No, dobra. Dobra, dobra. Jasne, jasne. Super, dzięki. O, właśnie, widzisz, właśnie jestem w trakcie nagrywania, także będziesz na podsłuchu w filmie. No dobra, dzięki. Czekam na info. Jasne, hej, trzym się. No właśnie, no i o, i przed chwilą dzwoniłem raczej do Rafała, żeby się dowiedzieć, o co chodzi z tymi ozonatorami. Z tego co mi powiedział, są 3 rodzaje, lampa, płytka i coś jeszcze. Ja ozonator, jeżeli chodzi o tę firmę, z tego co mówił, no to jest wysoko, grubo, że to jest poważny sprzęt. Tu Chińczyka nie ma co porównywać. Mówi, jedyna firma, która może podskoczyć, jeżeli chodzi o ozonatory, to jest Blue, coś tam, kurczę. Jaki mam zryty łeb. Na pewno do mnie zaraz napisze i będę się wspomagał wiadomością od Rafała i mówił, że ten ozonator nie jest to tania impreza, co mnie bardzo cieszy. Pan Tomasz Biadacz, którego serdecznie pozdrawiam, niby specjalnie dla mnie go składał. Bardzo mnie to cieszy. Wracając do ozonowania, 2 razy w życiu ozonowałem i 2 razy byłem niezadowolony. Chciałem wyeliminować zapach fajek, nic to nie dało, ale ozonatory były chińskie. Śmierdziało później w aucie długo. Rafał przeszkoli mnie, jeżeli chodzi o ozonowanie, jak to zrobić prawidłowo. Dostałem też chemię od stosownej firmy, jeżeli chodzi o ozonowanie. To wszystko się pojawi na kanale, jeżeli będę miał oczywiście czas. Czas mi na to pozwoli, żeby ogarnąć to, słuchaj, amatorsko, bo firma ma ozonatory do zabawy profesjonalnej, ozonatory, które mogą działać cały czas, można powiedzieć. I właśnie do zabawy, można powiedzieć, konsumenckiej, o, amatorskiej, gdzie ozonator nie może, z tego co mi się pamiętam, działać dłużej niż godzinę. Dla mnie temat jest tak naprawdę no, ciężki, kurczę, bo to nie są proste rzeczy tak naprawdę. Z tego co mi Rafał zaczął opowiadać i tłumaczyć to wszystko, to jest kosmos, naprawdę. Kosmos, jak zaczął mi mówić, jak to działa, jak to funkcjonuje, naprawdę temat rzeka. Ja nawet nie jestem w stanie połowy, 1/3 tego powtórzyć, co on mi wklepał do głowy. Z tego względu, że tam jest za dużo informacji jak dla mnie. Teraz tak, co my tu mamy? O, źle otworzyłem, nie ta strona. Filtry zapewne, tak? Filtr wentylatora stosować wyłącznie w warunkach wysokiego zapylenia. Ok, odkładam. Ładnie zapakowane. Ok, odkładam. Wszystko na auto, na dach, na karbon. Instrukcja obsługi. Tak, Bitum. O, BTNP 10. A, to on myślał, że 12, bo on się zastanawiał, czy dostałem pilota do niego. Zaraz dzwonię do Rafała i mu mówię, że jest to 10. Rafciu, gdzie jesteś? Tu jesteś. No i widzicie, będziesz w trakcie rozmowy mojej z Rafałem. Wybacz, no ale tak to wygląda. To ma być surowo. Nie ma być. Wiesz co, Rafcio, bo jest taka sprawa. Ja mam tutaj, widzę z tego co, BTNP 10. No i bardzo dobrze. Aha, no może. No, jakie to były 3 rodzaje? Nie mam chyba, nie wiem. Jeszcze do końca nie rozpakowałem. Jakie to były rodzaje? To był płytkowy, lampowy, płytka profesjonalne, lampowe, tubowe i płytkowe. Ja mam płytkowy. Aha. No. Diodoodporny. I o to chodzi, bo to ma być
Ma być właśnie dietoodporny, żeby każdy, że tak powiem, szary żuczek, taki jak ja, mógł sobie to ogarnąć. No i bardzo dobrze. Dobra, Rafał, świetnie. No. No. A, wydajność. No. No dobrze, okej. Aha. Nie podaję jak na początek dla zwykłych użytkowników 7-10 gram, bo chodzi tutaj o utlenianie się materiału. Aha. Słuchaj, teraz dopiero włączyłem na głośno mówiący, także to wszystko, co powiedziałeś, wpadło mi do głowy i wypadło. Nieważne, słuchaj, ja go rozpakuję. Jak będę... Tak, wyślij... Jasne, jasne. Wyślij mi, co jest 5, ja poczytam, pokażę ozonator, a później będziemy dalej działać. Postaram się to ruszyć, żeby Szary Kowalski mógł sobie, że tak powiem, w miarę profesjonalnie wyozonować autko. Żeby sobie zrobić to tak... Pamiętaj, żeby wspomnieć o maskach, dobrze? A, maseczki. A co, ja tam maski mam z tego, co pamiętam, tak? Maseczki tam wszystko jest. Ja ci przysłałem maski. Dobra, to wszystko jest. Dobra, okej, dziękuję ci bardzo. No, wysyłaj. No, hej. Oj, kurczę, tak to jest, jak człowiek się nie zna, widzisz. Pilocik mam. Super. Odkładam na karbonik. Teraz postaram się go wyjąć. Tak spokojnie, delikatnie. O, o, wysłał mi już pięknie. Kabelek mamy. Ładnie zapakowane. No i z tego, co wiem, sprzęt nie jest tani, słuchajcie. Nie jest tani. Kawał kasy to kosztuje, kurczę. Czuję się tak trochę wyróżniony. Jak będziesz mógł, to sobie spójrz, jaka jest cena takiego wynalazku. Ładnie wykonany, naprawdę. Stal, że tak powiem, szlachetna. Bo to jest... Sprawdź sobie cenę, bo ja nawet nie wiem. Ja dostałem paczuszkę, rozpakowuję. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Ten ozonatorek. Zobaczysz, jaka jest cena. No fajnie, no nówka nieśmigany. No co, cóż ja mogę więcej? Tu jakieś dwa włączniki, to wszystko będę się później... Będzie mnie Rafał uczył. Teraz tak, słuchaj, biorę telefon i czytam, co mi tam Rafał wysłał. Ten, teraz tamtam. Trzy wiadomości. Dobrze, złap mojego ryja. Złapał mojego ryja. O, kochani, kochane, to jest czytania tyle, że głowa mała, kurde. Dobra. Model Biton BT MP10, wyprodukowany w Polsce. Wydajność stała 10 gram coś tam na godzinę. Z powietrza laboratoryjnego. Wydajność chwilowa 14 gram. Wyłącznik czasowy elektroniczny LED 0,60 minut plus pilot. Czytelny wyświetlacz, sygnalizacja dźwiękowa, opóźnienie wyłączenia 10 sekund, autostart, timer, produkowany przez naszą firmę, elektrody antystatyczne, elektrody wielopunktowego montażu, odporne na wstrząsy, upadek urządzenia. O! Prosta wymiana, elektrody o dużej żywotności, nie wymagają filtrowania powietrza, moduł wysokiego napięcia, zabezpieczenia przepięciowe, zwarcie, wysoka wilgotność, nie uszkadza coś tam wyżej wymienionego modułu. Tutaj już nic nie widzę, bo coś mi zasłoniło. Lecimy dalej, to mam to samo. Dobra, strona. A, tutaj jeszcze by pasowało wejść na stronę. Słuchaj, to zrobimy inaczej, kurczę. MC Polska, to wiem, on za to, że na szybko. Słuchaj, teraz tak, myślę, że teraz dalsza część nie ma sensu, kurczę, bo ja tak naprawdę nie mam pojęcia nic o tym ozonatorze. Z Rafałem będę się chciał skontaktować i tak na poważnie porozmawiać. On mi wytłumaczy, jak to zrobić, co zrobić, dlaczego tak zrobić, żeby to było poprawnie. On mi tłumaczył, jeżeli chodzi o ozonowanie, on ma swoją jakąś tam procedurę, którą będzie chciał nawet opatentować. On należy do jakiegoś tam stowarzyszenia. Tak jak ja mam korbę na punkcie, powiedzmy, detailingu, mnie to bawi, tak jego bawi właśnie ozonowanie. Jak on to mówił, że kurczę, wcześniej ja się tym nie interesowałem, on w sumie też nie, ale przypadek losowy, życiowy, no poniekąd też go troszeczkę zmusił do tego. Wiadomo, zdrowie jest najważniejsze i tutaj kurczę, on mi to podkreślił i rzeczywiście, no, z tego co mi opowiadał, no nie jest to lekka sprawa. Ale tak, pierwsze wrażenie z urządzenia, no miałem tego Chińczyka, od znajomego, no to tutaj jest poważna sprawa. Naprawdę wygląda to solidnie. W środku, nie wiem co to jest, jakieś płytki, kurcze, kabelki, nic mi to nie mówi. Wszystko widać, że tam jest
O, tam bitą. Czyli firma sama chyba od A do Z robi kur... O, tu jest specyfikacja jeszcze. Generator zono, objęcie. No, no dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Do tego dostałem stosowną chemię, stosowne maseczki, przy których Rafał mówił, że nie podchodzimy do ozonowania bez tych masek. To jest podstawa. Tłumaczył mi tam też o parowniku, jak to ogarnąć tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie było chwilowe. Bo największy syf z tego, co mówił, to jest w parowniku. I jest jakaś chemia, która ona jakby rozbija te właśnie cząsteczki. Nie mam pojęcia, jak to on tam określał. Wszystkiego się dowiem. I że to w aucie później trzeba przemyć wnętrze, jak się tym ogarnie właśnie. Trzeba przemyć takim lekko kwaśnym interior cleanerem. A jedna firma jest, która ma. I to ma bezpieczny interior cleaner, który będzie u mnie na kanale, który jest z naturalnych, z buraków. Z buraków, dokładnie. Burak z buraka, z buraków ćwikłowych bodajże chyba, chyba tak. Tak, z jakichś tam buraków, który jest właśnie z naturalnych składników i on właśnie nadaje się do wymycia, do usunięcia, kurczę, po tym ozonowaniu. Słuchaj, nie będę kombinował, bo kurczę, no dla mnie to było naprawdę... Mnóstwo informacji, mnóstwo. Rafał mnie tym zasypał, a ja tego nie ogarniam w żaden sposób. Polski producent generatorów ozonu, jednych z lepszych na rynku, jeżeli chodzi o produkcję polską. Poza tym wyróżniamy trzy rodzaje generatorów ozonu. Lampowe, tubowe i płytkowe. Stosuje się zazwyczaj do odgrzybienia klimatyzacji, jak i wstępnej dekontaminacji auta, generatory tubowe i płytkowe. Jedne i drugie robią robotę, z tym, że szybciej zrobią robotę tak naprawdę generatory płytkowe, natomiast generatory tubowe są bardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o zwykłego konsumenta ze względu na to, że postawi go na zewnątrz. Natomiast po delikatnym szkoleniu i odpowiednim instruktażu generator płytkowy nie stanowi większego problemu i ma czasami większe zastosowanie do domu i do samochodu. Z taką myślą został wysłany dla Ciebie po to, abyś mógł go stosować nie tylko w środku auta, ale również jak opierzesz sobie różnego rodzaju tapicerki, wyjmujesz, wydzielasz sobie pomieszczenie i możesz spokojnie ozonować po suszeniu, w trakcie suszenia po praniu. Natomiast jeszcze jaka jest zaleta takiego generatora ozonu tubowego? Przede wszystkim jakość wykonania przez tego producenta. W Polsce są w tej chwili dwie firmy, które równoznacznie idą łeb w łeb. Reszta to składa generalnie z chińskich podzespołów. Tutaj mamy bardzo dobre jakościowo podzespoły. Praca generatora ozonu, co jest bardzo ważne, w dużej wilgotności do 85%. I generator ma timer elektroniczny, możliwość zastosowania pilota, jak i również praca do 60 minut, później odpoczynek pół godziny po pracy generatora ozonu i możemy jechać dalej. Jest to naprawdę bardzo wysoko jakościowo gatunkowy generator ozonu dla zwykłego Kowalskiego. Hejka. I kolejna część, słuchaj, tu dostałem od Rafała maseczki, bez których mówił, że o, wiesz co, powiem Ci, że niuchnąłem to. I teraz do mnie dopiero dociera, że tak gdzieś ten zapach jest na początku fajny, ale minimalnie nos drażni. Dobra. Maseczka. Pstryk. Przepraszam, Rafał, że to będzie tak, nie, może i nie po twojemu, no ale co zrobić? No kurczę, słuchaj, tak to jest, jak się nie ma czasu. O, tak, to są te maseczki, których używam. Maseczka i Rafał ją poleca. Tę maseczkę mówi, że jest fantastyczna. 3MA. Mam taką, identyczną i potwierdzam. Identyczną właśnie mam, taką z filtrami, potwierdzam. Jest fantastyczna. Teraz właśnie lecę szkło. Na tej samej masce działam. Jest fenomenalna. Naprawdę jest bardzo fajna. Mnie się już gumki porozciągały. Ale maska tak, jest godnym mistrzem, jeżeli chodzi o pracę tam, gdzie jest zapylenie właśnie, ewentualnie jakaś ostra chemia. No dobra, słuchaj, kończę. Następny film, nie wiem, czy wrzucę go w takiej formie, jak teraz jest, czy będzie jakaś kontynuacja, że dorzucę coś do tego filmu. Prawdopodobnie będę chciał Ci właśnie pokazać ten film, że pojawi się u mnie takie amatorskie ozonowanie, żeby zrobić to jak najlepiej, żeby to miało wymierne efekty, a nie tak jak ja kiedyś, kurczę, zrobiłem dwa razy i średnio byłem zadowolony. Niby tam do parownika coś wcisnąłem, wdmuchnąłem,
niby ten zapach papierosów zniknął, ale nie do końca, więc to też, wiesz, zależy też pewnie od chemii. Dostałem stosowną chemię, dostałem stosowny sprzęt z ozonatora, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję firmie Bitom i Rafałowi, który chyba poprosił, żeby do mnie wysłali, żeby pan, nie pamiętam imienia i nazwiska, którego serdecznie pozdrawiam, dla mnie złożył. Będę się starał teraz z Rafałem skontaktować na spokojnie, porozmawiać, żeby mi to wytłumaczył, opisał. Postaram się to zapamiętać i w jak najlepszy sposób, słuchaj, tobie przekazać, żeby zrobić to może nie, znaczy profesjonalnie. No chciałbym to zrobić profesjonalnie. Amatorsko, ale profesjonalnie. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.